Witam Państwa, Dagmara Sielińska, rozmowy kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska. Dzień dobry. Witam. Pani doktor, czy pani uważa, że w obecnym czasie straszenie Prawa i Sprawiedliwości ma jakikolwiek sens? To jest dobre pytanie, nawet jeśli przejęzyczenie. Czy straszenie Prawa i Sprawiedliwości, bo to też jest możliwe, tak? Więc, bo jeden, tak powiem, komunikat straszenia adresowany jest do ludzi Prawa i Sprawiedliwości, tak? Do otaczających PiS, nie wiem, ekspertów, profesorów, bo można tworzyć taką atmosferę i takie podejmować decyzje, żeby no, wytworzyć przekonanie, że trzeba się trzymać z daleka od tej skazanej na przegraną i nieobecność w przyszłości na scenie politycznej partii, I można też próbować jakby osłabić motywację wyborców, więc proszę zwrócić uwagę, to też jest możliwe. Natomiast niewątpliwie poważniejszym problemem, wydaje mi się, że o wiele poważniejszym problemem jest straszenie Prawem i Sprawiedliwością, tylko że dzisiaj mamy do czynienia już z czymś poważniejszym, bo jednak bardzo wiele wydarzeń, a także wyników sondaży pokazuje, że to, co się wcześniej stało, jest na tyle skuteczne, że już jakby nie trzeba do tego wracać w pełni, tak? Czasami wystarczy wysłać tylko jeden obraźliwy czy arogancki komunikat i on odświeża emocje u tych osób, które już dzisiaj zaczynają wątpić, czy Platforma jest taką partią, jak sądzili, gdy na nią głosowali, to znaczy normalną, profesjonalną, prawda, w jakichś poglądach, która jakby nie rujnuje sceny politycznej, polityki zagranicznej Polski i nie niszczy jej aferami korupcyjnymi. Czyli, że tak powiem, że może mieć takie czy inne cele, ale że to się mieści w granicach, prawda, standardów europejskich i polskiej racji stanu. I problem polega na tym, że sondaże pokazują, że ten mechanizm, w którym najpierw wdrukowano w świadomość, prawda, taką postawę antypisowską na poziomie bardzo prostackich emocji, a takich powiedziałabym, nawet jak sądzę, nieuświadamianych sobie przez ludzi, którzy się im poddali, to dzisiaj wystarczy w gruncie rzeczy tworzyć taką bardzo ciekawą, moim zdaniem i socjotechnicznie, ja przyznaję, profesjonalnie wymyśloną narrację, w której mianuje się dzisiaj na scenie politycznej nową, światłą opozycję. Tak? To jest taka opozycja między Leszkiem Millerem i Januszem, znaczy może inaczej, liderem ruchu, którego nazwiska tego pana ja nigdy publicznie nie wymieniam i spróbuję nie wymieniać, co razem miałoby czy osobno tworzyć reprezentację takich środowisk lewicowych. Prawicą zostałaby na takiej scenie politycznej Platforma Obywatelska i wyraźnie widać, że owszem, dopuszczamy możliwość jeszcze jednej prawicy, to jest Solidarna Polska, bo to naprawdę tego się nie da wytłumaczyć żadnym normalnym rynkiem medialnym, ani normalną konkurencją czy rywalizacją, że wszystkie ważniejsze wydarzenia od jedynki publicznego radia przez TVP Info i wszystkie komercyjne stacje, każde wydarzenie komentowane jest albo przez polityka lewicowego, tak, od SLD po uczniów Jerzego Urbana, albo przez polityka Solidarnej Polski. I w człowiek, który tyle lat żył w PRL-u, no, nigdy nie uwierzy w, tak powiem, przypadkową zbieżność identycznych rozwiązań. Co by znaczyło, że jesteśmy na innym poziomie, tak? Już wdrukowaliśmy coś, zakładamy, że to działa, bo rzeczywiście w sondażach widać, że ten przepływ w stronę Prawa i Sprawiedliwości, on się pojawił. Znaczy, ja bym powiedziała, że te kilka punktów procentowych to się w sondażach pojawiło jako przyrost, no ale to nie jest przepływ. A powiedzmy sobie uczciwie, że gdyby rzeczywiście było tak, jak mamy prawo sądzić, że Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska są formacjami politycznymi, które wyrosły na wyborcach postsolidarnościowych, to przepływ wyborców między tymi dwoma partiami powinien być normalny, naturalny i płynny. Tak? No bo jaki opór, jaki powód tego, żeby nie rozczarowawszy się Platformą, nie wybierać PiS-u, miałby człowiek
postsolidarnościowiec, tak? I to, ci sami liderzy, te same doświadczenia, ta sama opozycja, ja bym powiedziała, te same wybory w trudnych czasach, no łatwiej jest, powinno być, tak? A okazuje się, że nie, co znaczy, że no czapki z głów, tak? Profesjonalnie to było zrobione, jest mi przykro, że ludzie Solidarności podjęli się, ja bym powiedziała, takiego zadania, które mnie kojarzy się z profesjonalizmem służb specjalnych, tak? Bo to jest taka technika zarządzania emocjami, no naprawdę na poziomie, powiedziałabym, wysokiego kosztu manipulacji. I to mi troszkę przykro, a powiedziałabym może nawet dotkliwie, to mnie boli, tak? Bo czynią to ludzie, z którymi kiedyś byliśmy w jednej wspólnocie. Ale najwyraźniej te cele polityczne zmonopolizowania elektoratu postsolidarnościowego, bo taki najwyraźniej jest cel liderów Platformy Obywatelskiej. Wszystko, co postsolidarnościowe, ma być nasze, tak? My mamy to zagospodarować do końca świata i na 5 dni dłużej. No, jakby złamało wszelkie solidarnościowe sentymenty i wspomnienia wspólne. Po wydarzeniach, po manifestacjach związanych z ACTA, nagle sondaż się zmienił. Poparcie dla Platformy Obywatelskiej bardzo spadło, a Prawo i Sprawiedliwość poszło w górę. Po 2 czy 3 dniach sondaże znowu pokazały poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości na poziomie, nie wiem, 20%, a Platforma poszła w górę. Jak pani ocenia, jak to jest możliwe, że ten sondaż w ciągu kilku dni się tak strasznie zmienił? Ja muszę powiedzieć, że socjotechniczna przewaga liderów i, jak myślę, ekspertów Platformy jest naprawdę ogromna i czas to po prostu przyjąć do wiadomości. Nie po to, żeby padać na kolana, tylko po to, żeby znaleźć sposób jakby uświadomienia Polakom, że to jest profesjonalna obróbka, że tak powiem, umysłów. To nie jest pierwszy moment, z którego Donald Tusk wychodzi wzmocniony. Wyszedł z afery hazardowej, która położyłaby większość partii, poradził sobie. Wyszedł z inwestora katarskiego przed wyborami do Europarlamentu. Były to absolutnie, powiedziałabym, kompromitujące wpadki, ale dlaczego można było je zagospodarować? Dlatego, że one były... Czy ja bym powiedziała, że one dowodzą, że to nie był przypadek, to znaczy, że ludzie, którzy zawiadują Platformą Obywatelską, wiedzą, że w ich działaniach takie wydarzenia jak afera hazardowa są możliwe, tak? A jeśli są możliwe, to znaczy, że są przygotowani do ich gaszenia. A jeśli są przygotowani do gaszenia, to doskonale wiedzą, że dobrym sposobem jest wykonanie wielu ruchów, które pozornie wiele zmieniają, ale niewiele w rzeczywistości, że tak powiem, w przetasowaniach znaczą, natomiast dają nową wiarygodność, tak? No przecież zwolnił kilka osób z rządu. Nie ukrywał tego. Wziął to na siebie. Jest jeszcze bardziej wiarygodny. Z kwestią ACTA w gruncie rzeczy, znaczy z tymi protestami mamy do czynienia z podobną sytuacją. To znaczy ja bym powiedziała, że ten przełom widoczny na twarzy Donalda Tuska i być może prawdziwy, tak, w którym on odkrył, że musi szczerze zmienić zdanie. Jestem przekonana, że dla wielu wyborców jakby tę wiarygodność mu przywrócił. A takiej merytorycznej oceny, że mamy do czynienia z sytuacją, w której w gruncie rzeczy bardzo lękliwy premier, który podobnie jak jego minister spraw zagranicznych reiteruje przed, że tak powiem, możnymi Unii Europejskiej. Najpierw sprawił, że nie miał wątpliwości, że trzeba to podpisać, a potem jak się okazało, że możni Unii Europejskiej nie podpisują, to też już mógł tę, prawda, reakcję na protesty społeczne przeprowadzić w sposób taki bolesny i szczery, ujmując swoich wyborców tym dramatycznym, ale przecież pełnym pokory przyznaniem się do popełnienia błędu. No, ta gra się dobrze toczy, znaczy to trzeba zobaczyć, że to jest naprawdę dobrze robione. Natomiast problem polega na tym, że za tym wszystkim powinniśmy zobaczyć bardzo słabego premiera, no bardzo przepraszam, słabego także osobowościowo, tak? Znaczy, który najpierw naprawdę sądzi, nie wiedząc o co chodzi, w gruncie rzeczy nie dyskutując merytorycznej zawartości paktu ACTA, tak? Ale jeśli to trzeba podpisać, to po prostu podpiszemy, tak? A potem jak się okazuje, że nie trzeba, to z taką samą dziarską miną ogłasza się, że nie trzeba, więc
Ja myślę, że problem jest głębszy, to znaczy dobrze byłoby, żebyśmy mówili troszkę głębiej i troszkę spokojniej, nie obrażając się na platformę, tak? Nie emocjonując, nie mówiąc, ach, jak to możliwe, jak oni to mogą robić. No mogą robić, dlatego że chcą mieć władzę, ja bardzo przepraszam. No to ja bym powiedziała, i mają przyzwolenie, no ludzie się nie, na nie to... Mają przy... no, ja ale ludzie jednak akceptują. Nie, problem nie? polega... Nie doceniacie państwo, znaczy ja myślę o środowiskach politycznych, z którymi sympatyzuję, nie doceniacie państwo wiedzy o człowieku, psychologii społecznej, tej niezwykłej przewagi, jaką można zyskać nad drugim człowiekiem, jeśli on tej wiedzy, samowiedzy nie ma, tak? Jeśli ma się do dyspozycji media, tą taką, powiedziałabym, specjalistyczną wiedzę na temat wywoływania emocji, zarządzania nimi, tak? Podrzucania umiejętnie, jak to nazywamy? Nie ustawka, bo to kibice potrafią robić, tylko wrzutka, tak? Wrzutka, wrzutki medialnej. I to jest, to się da długo robić, jeśli my nie będziemy o tym spokojnie rozmawiać, to znaczy analizować tego tak, żebyśmy wszyscy zrozumieli, po pierwsze, jakie ważkie decyzje się kryją, tak? Co za tym, co się z nami dzieje, tak naprawdę jest postanawiane. Bo ja na przykład przypuszczam, że bardzo wiele tego, co się dzisiaj w ustawach różnych, tak? Refundacja leków, ustawa o służbie zdrowia, okazuje się, że ona uderza w hospicja, tak? I w jednostki prowadzone przez Caritas. To, co dzisiaj już wiemy, jak się uczy na poziomie szkoły średniej dzisiaj młodzież, bo to już nie jest tylko brak historii, ale w ogóle brak jakiejkolwiek formacyjno, takiej budującej tożsamość narodową edukacji, tak? To jest bardzo poważny problem. Otóż my w gruncie rzeczy na poziomie takiej politycznej dyskredytacji formujemy te zarzuty tak, jakby to była tylko walka polityczna, a to jest tak naprawdę strasznie poważny problem, jeśli chodzi o ustawy refundacyjne i te, które dotyczą no, lecznictwa. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Prawdopodobnie nie można podnieść składki zdrowotnej, bo Polacy by zaprotestowali. Ta, która jest, nie wystarcza na w miarę powszechny dostęp do usług medycznych. No to poza naszą świadomością, pod tymi wszystkimi komercjalizacjami i taką, a nie inną ustawą refundacyjną, dzieje się coś bardzo ważnego. Mianowicie my w coraz większym stopniu zaczynamy się leczyć za własne pieniądze poza składką. Tak? Z tej samej puli pieniędzy, która jest w Narodowym Funduszu Zdrowia, proszę zwrócić uwagę, w tej chwili korzystamy z usług medycznych w jednostkach i placówkach, które jeśli skomercjalizowane muszą przynosić zysk, tak? Jeśli prywatne. Czyli ta pula pieniędzy jest w tej chwili po pierwsze zabezpieczeniem naszych, że tak powiem, praw do usług zdrowotnych, ale jeszcze część z niej, mimo iż ona nie wzrosła, jest zyskiem tych, którzy prowadzą. I to się dzieje jakby poza naszą świadomością. No, nie ma świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wygląda tak, jakby już nie miał kto poważnie pokazywać i dyskutować i nazywać po imieniu tego, co się w tej chwili dzieje. To, co się dzieje z żłobkami i przedszkolami, które nagle stają się droższe. No to też jest komunikat prawdopodobnie, że w budżecie jest tak mało pieniędzy, że znowu część na naprawdę niedużo zarabiających Polaków kosztów obsługi tych placówek jest przesuwana, tak? I to jest zabawne, że ciągle jeszcze nazywani jesteśmy roszczeniowymi, tak? Tymi, którzy nie chcą pracować i parę innych rzeczy, a jeszcze im do w głowie jakieś pomysły, żeby zarabiać więcej powstają. No absurdy, tak? Absurdy, dlatego zwykły Polak ma zarabiać więcej. To jest pewnie niepotrzebne, tak? Więc mam wrażenie, że tak, że przyjmijmy do wiadomości, że ten rząd ma znakomitych ekspertów, podtrzymujących takie sprawne zarządzanie postawami i poglądami ludzi, tak? Bo to nie jest prosta propaganda systemu totalitarnego, ponieważ pluralizm jest, gość niedzielny wychodzi, niedziela wychodzi, telewizja trwam jest. Nie można zarzucić tej władzy, że ona likwiduje. Nie ma w ogóle mediów. Tak. Portale są, niezależna telewizja jest. Bardzo ważki argument odpada, tak? A jednak da się przesunąć wszystkie te media
poza sferę ważności, tak, poza sferę dyskursu publicznego, za ten kordon, w którym ten skansen może sobie funkcjonować, i władza w demokratycznym państwie jest poza kontrolą obywateli, poza kontrolą opinii publicznej, bo ona jest, tak powiem, raczej skłonna do laudacji niż kontrolowania własnego rządu, a ci, którzy chcieliby go kontrolować, są poza sferą równoprawnego dyskursu. No mamy poważny problem, chociaż ja przyznam się szczerze, że pani wspomniała o marszach, tak? O maszerujących przez Warszawę i nie tylko Warszawę Polakach. Ja pamiętam, że kiedy tam te pierwsze msze w katedrze każdego 10 i potem marsz pod Pałac Prezydencki nie odbywały, to nie doceniłam jednak wagi tego. Chociaż jakby nie co miesiąc, ale bywam obecna, tak? I mam takie poczucie, że to jednak było spontaniczne, obywatelskie, bo nie zarządzane przez polityków i nie da się tu sformułować absolutnie takiego, pewnie Platforma by chciała, takiego zarzutu, że to, prawda, politycy PiS-u coś tam na katastrofie smoleńskiej, bo to oczywiście jest haniebne i my możemy mówić emocjami, ale to nie jest ważne tutaj emocje. Ważne jest to, że tego politycy nie byliby w stanie zarządzić, gdyby nie decyzja ludzi, którzy chcieli być w katedrze i chcieli w ramach jakiejś postawy obywatelskiej coś uczynić, a niewiele mogli. No i proszę zwrócić uwagę, że okazało się, że to zaowocowało masowym uczestnictwem w trzech bardzo ważnych marszach, tak? Tym 11 listopada, mimo iż udało się go najpierw jakby przypisać organizacji, którą łatwo walczący z faszyzmem, szczególnie Niemcy, wzięli na swoje nie tylko języki, o tak bym to powiedziała. Potem 13 grudnia, kiedy wydawało się, że no jak to jest możliwe, żeby PiS próbował zagospodarować uroczystość, która przecież powinna być nas wszystkich. No ale okazało się, że żeby ona była nas wszystkich, to coś trzeba zrobić. Platforma najwyraźniej czuje się od tej daty daleka, tak? No bo prezydent związany z tą formacją zaprosił autora stanu wojennego do grona, że tak powiem, próbował w każdym razie najbliższych współpracowników. No to trudno razem z ludźmi Solidarności chodzić 13 grudnia w jednym marszu, tak? I okazało się, że Polacy w tym obywatelskim, że tak powiem, rozumieniu sytuacji odkryli, że to ma sens, tak? Że 13 grudnia musimy przejąć jako obywatele, bo to państwo, ci politycy, ta partia i ta władza tego po prostu nie zrobi. I bardzo jestem ciekawa, jak będzie wyglądał 1 marca, ale mam wrażenie, że to święto, które znowu zawdzięczamy datę, bo to był pomysł Janusza Kurtyki, ale samo święto, prawda, to prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, okaże się znowu takim dniem, w którym obywatele się pojawią, tak? Już wyjdą zza tego kordonu i powiedzą, no o coś nam jednak chodzi, tak? Może nie będziemy krzyczeć, może nie będziemy szlochać, ale coś zrobimy. No i ten, dwie rzeczy związane z domaganiem się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji normalności, bo mi się wydaje, że to jest naprawdę, jest paradoksalne, tak? Że obywatele domagają się bardzo normalnej rzeczy, czyli żeby telewizja, która działa od wielu lat, tak, i jakoś sobie radzi finansowo i mówi, że poradzi sobie także z kosztami platformy cyfrowej, żeby dostała tam miejsce. No to naprawdę, tu się nic nadzwyczajnego, to w ogóle aż żal uzasadniać, bo tak jest to normalne. I proszę zobaczyć, po pierwsze tysiące jednak przyszły i przemaszerowały. Bardzo mi się podobał pomysł pani redaktor Ewy Stankiewicz, żeby społecznie zdymisjonować Jana Dworaka, bo to jest taki komunikat, on troszkę nawiązuje do tego, co się wydarzyło w Niemczech, tak? Przecież to, co Wolf, prezydent Niemiec, uczynił, był jako premier Dolnej Saksonii, no to w Polsce no za to się nie traci posady, no że tak powiem, kierowcy ministra nawet, bo to jest po prostu nic, tak? A okazuje się, że tam, ja bym powiedziała, takie dociekanie dziennikarskie, autentyczne, różnych rządzącej partii prezydenta, tak? I silnej kanclerz Merkel, bo to nie był prezydent opozycyjnej partii, tylko aktualnie akceptowanych i popieranych polityków, którzy rządzą i którzy mają panią kanclerz, którą się szanuje w Niemczech i ceni, i także w Europie, tak?
Można było doprowadzić do dymisji, no jeszcze potrzebna jest prokuratura, która pracuje, no to też nie jest w Polsce takie proste. Ale wracając do tej społecznej dymisji, to było takie przypomnienie. Od tego są obywatele, którzy się organizują, którzy pokazują, że są realnie obecni, tak, w Polsce i mają jakąś ważną opinię i chcą ją przekazać. No jeśli nie są w stanie wymusić dymisji, jak w demokratycznych państwach, no to ją przynajmniej zaaranżują. To bardzo jestem tutaj pani Ewie Stankiewicz za ten pomysł wdzięczna. Ale jeszcze coś się wydarzyło, mianowicie, o ile dobrze pamiętam, 26 redaktorów naczelnych różnych gazet podpisało wspólny list do Jana Dworaka z prośbą o to, żeby rozważył raz jeszcze przyznanie telewizji Trwam miejsca na platformie cyfrowej. I tam są dziennikarze i uważam, że czyli Paweł Lisicki, i Jacek Karnowski, i Tomasz Sakiewicz, i ksiądz Gancarczyk z Gościa Niedzielnego, i ksiądz Infuat Skubiś z Niedzieli, tak, i ksiądz Zieliński z Tygodnika Razem Praskiego. Proszę zwrócić uwagę, że po raz pierwszy nie zawsze w pełni życzliwe w polemikach wobec siebie nasze, to znaczy prawicowe, konserwatywne, katolickie, nazwałabym je jeszcze niepodległościowe, ale naprawdę jak się ma własne państwo, to trochę żenujące mówić niepodległościowe, bo chciałabym zobaczyć tych, którzy chcą to państwo oddać. No ja wiem, że chcą je oddać Unii Europejskiej niektórzy, ale nazywają to też nowoczesnością czy czymś tam jeszcze. Co troszkę żenujące jest mówić o niepodległościowe, więc zostańmy prawicowe, konserwatywne i katolickie środowiska, które zupełnie niepotrzebnie czasami budują wśród swoich czytelników takie przekonanie, że się różnią bardziej niż łączą, tak? Że spierają się na tyle jakby emocjonalnie czasami, że nie dają swoim czytelnikom i odbiorcom takiego poczucia siły i słuszności. A w tej sprawie, to jest piękna, piękna rola telewizji Trwam, podpisali wspólnie list. Ja mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Pani mówi o propagandzie, ale przecież każda propaganda ma... Ja mówię o socjotechnice, to jest coś więcej. Wcześniej, o propagandzie, którą wokół siebie tworzy Platforma, ale przecież propaganda tak naprawdę ma jakieś swoje granice. Jak można wierzyć partii, która jest czysto pragmatyczna, nie kieruje się żadną ideą i przyjmuje ludzi o różnych poglądach? Kiedy używa pani słowa propaganda, to pani to upraszcza. Bo propaganda to jest takie przekazywanie pewnych komunikatów, w których informacja podporządkowana jest ideologii. To naprawdę, to w ogóle jest nieporównywalne z tym, czym zarządza Platforma. To jest pewna socjotechnika bazująca na pewnych regułach postępowania naszego umysłu i naszych emocji. No powiedzmy sobie tak, bardzo przepraszam, wie pani, że istnieje takie określenie syndrom sztokholmski. To jest syndrom, w którym tkwią bite żony, albo także ta znana sytuacja, że tam porwał i przez lata, prawda, gdzieś w piwnicy trzymał córkę albo tą dziewczynę tam obcą, tak? I udało się wytworzyć w tej ofierze, tak jak w bitej żonie, takie przekonanie, taką silną więź, w gruncie rzeczy uzależnienie. To jest mechanizm psychologiczny, który tkwi w każdym z nas. A on polega mniej więcej na tym, że my bardziej szanujemy tych, którzy nas krzywdzą, niż tych, których sami krzywdzimy. Bo jeśli kogoś krzywdzimy, to sami sobie w umyśle przeprowadzamy nieświadomie taką oto operację. Ja jestem dobrym człowiekiem. Nie mogę krzywdzić kogoś, kto na to nie zasłużył. Więc to jest nikt. To jest śmieć. To, co w stosunku do niego robię, mam prawo to robić. Tak? Ja go nie krzywdzę, ja robię to, na co on zasłużył. Czyli w nas samych wytwarza się pogarda w stosunku do tych, których obrażamy. No to proszę sobie wyobrazić tych wszystkich ludzi, którzy pod wpływem liderów, ekspertów i wielkich postaci, autorytetów, którzy naprawdę nakręcili dobre filmy, jak Wajda i Kuc, tak? Mają piękną biografię jak Bartoszewski. Dowiedzieli się, że o części Polaków można myśleć z pogardą. Myślą z pogardą, więc ich krzywdzą. Im bardziej ich krzywdzą, tym więcej w nich pogardy. Na tym bazuje ten mechanizm, tak? A z drugiej strony, jak powiadam, w tym mechanizmie, o którym mówiłam, że ci, którzy nas krzywdzą, są przez nas szanowani, jest taka myśl o to, że jeśli ja się godzę, żeby mnie tak traktować, to ten ktoś musi być wielki, tak?
ja mu pozwalam. To jest syndrom sztokholmski, na tym polega, że bita żona wmawia sobie, że go bardzo kocha, tak, żeby móc to znieść. I im bardziej ją bije, tym ona bardziej jest przekonana, że musi to znosić. Nie dlatego, że jest katolicka i pokorna, tylko dlatego, że musi jakoś psychicznie wytrzymać taką sytuację. No i ja obawiam się, że właśnie wśród, nazwijmy tego, zarządzania emocjami, to poczucie potęgi jest na tym budowane. Tak pozwalacie się tak traktować, to za chwilę będziecie o nas myśleć, że jesteśmy genialni. I tak to się dzieje. Więc proszę zobaczyć, to nie jest propaganda. To jest coś znacznie poważniejszego. To jest pewna wiedza o mechanizmach, które nami wewnętrznie, tak, rządzą, jeśli chodzi o reagowanie na niepowodzenie, na frustrację, na stres, na zarządzanie kompleksami, poczuciem własnej wartości i tak dalej, i tak dalej. I takie, jakby powiedziałabym, panowanie nad wydarzeniami w dyskursie publicznym i debacie publicznej, żeby no jednak zachować kontrolę nad emocjami wyborców. I dlatego nie ma miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam, ponieważ ona w tym zarządzaniu nie bierze i nigdy udziału nie weźmie, tak? I proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie niszowe czy niezależne, jak mówią z dumą, samo wykluczając się, ci, którzy robią fantastyczne rzeczy, bo to robią, tak? Ale że to jest świat, do którego zwolennik Platformy, nawet jak przestanie ufać swojemu premierowi, nie zajrzy. Chyba że zajrzy po to, żeby tam dopisać coś obraźliwego. Więc to znaczy, że one sobie mogą być, bo one jakby niedopuszczone do platformy cyfrowej na równych prawach nie zamieszają w tym bardzo dobrze prowadzonym procesie zarządzania nad naszymi emocjami. A telewizja Trwam, jak się tam znajdzie, a jest niesterowalna, i jednak nieco to zakłóci, więc to nie jest przypadek i walka o to jest naprawdę ważna. Jeżeli to działanie jest tak głębokie na nasze myślenie, to co można zrobić? No to co robimy? Ja uważam, że już nie jest źle, bo to jest troszeczkę tak, że pewnych rzeczy nie doceniamy. To znaczy tak dalece daliśmy się samo wykluczyć, znaczy wykluczyć i samo się wykluczamy, że nawet jak coś się udaje, to traktujemy, że to jest za mało, nieważne i tak dalej. Jednak kilka osób straciło stanowiska. Ja myślę, że no kilka osób w Krakowie, w Instytucie Ekspertyz Sądowych, prawda, jednak uparło się, żeby odczytać to, co jest do odczytania, nie tak jak w Moskwie postanowiono. Tak? A jednak i to wywołało ważną zmianę w tym takim monolicie makowsko-millerowskich raportów. Tak? Po drugie, no jakiś dwóch byłych, zdaje się, ekspertów związanych z BOR-em napisało, że jednak źle przygotowano obie wizyty. I przecież nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, że o ile wizyty Donalda Tuska nie trzeba było super przygotowywać, bo premier Putin gwarantował 100% bezpieczeństwo, tam się nic nie mogło wydarzyć. O tyle tą drugą trzeba było przygotować, a już wiemy, że niekoniecznie zrobiono to dobrze. Czyli wystarczy profesjonalizm i uczciwość ludzi, którzy tam, gdzie są, w różnych miejscach struktury, prawda, państwa, robią to, co do nich zależy. I mam nadzieję, że tak jak zawsze w Polsce, no, nie instytucje, nie rządzący politycy, tylko konkretni ludzie w różnych miejscach, robiąc to, co trzeba, będą zmieniać rzeczywistość, a ona się zmieniła. Znaczy, to naprawdę nie jest bagatelne. 1,5 miliona podpisów kierowanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale drugie prawie 1,5 miliona podpisów zebranych przez Solidarność w sprawie referendum, bo przecież z emeryturami też się toczy niebywała manipulacja, o której, jeśli pani pozwoli, za chwilkę coś powiem. Ponad 300 tysięcy zebrali elbanowscy, Ratujmy Maluchy, tak, w bardzo słusznej sprawie, to znaczy zostawmy 6-latki w zerówkach, jeśli ktoś chce, może wcześniej, ale nie zmieniajmy tego, bo to bardzo dobrze działało. No i mamy ponad 300 tysięcy podpisów też Solidarność zebrała w sprawie płacy minimalnej. Co to znaczy? To znaczy, że 4 miliony, prawda, obywateli prawie, może nawet jeśli to sami to są ludzie, no ale to jest co najmniej 2 miliony ludzi, chciało im się podpisać, tak? Innym chciało się to zorganizować. To się stało, my jesteśmy w to zaangażowani i to nie jest bagatelne, więc ja bym powiedziała, że
nawet ta socjotechnika i ten naprawdę profesjonalnie jakby realizowany plan, no właśnie tak, nie można w nieskończoność całego społeczeństwa trzymać na tych sznurkach socjotechnicznych, tak, bo się zrywają z tych sznurków, a część w ogóle nigdy się nie dała do tych sznurków podwiązać, więc co ważniejsze, moim zdaniem widać, że to poczucie bezradności słabnie. O emeryturach, znaczy ja naprawdę mam wrażenie, że my jakby pomijamy bardzo kluczową sprawę, chociaż PiS o tym mówi, ale jak wiadomo, to że mówi PiS, to 3/4 Polaków nie słucha, bo mówi PiS, a dziennikarze natychmiast tak komentują w dyskursie publicznym, żeby jakby ktoś przypadkiem coś usłyszał, to trzeba to szybko zablokować. Ale w Rzeczpospolitej powiedział to minister, szwedzki minister do spraw rynków finansowych, pytany przez dziennikarza o to, że musimy pracować dłużej. Tak, powiedział, oczywiście musimy pracować dłużej, bo Szwedzi żyją tyle i tyle, ale nagle się okazuje, że Szwed może swoją emeryturę odebrać, jak kończy 61 lat. Nie można go zwolnić do 66 roku życia, a teraz do 67, czyli ma prawo, jeśli chce wyższą emeryturę, pracować dłużej, ale nie ma obowiązku, bo może się wycofać, kończąc lat 61. Czyli prosty mechanizm. Jeśli kobieta ma sporo dzieci, tak? Jeśli one pomogą jej się utrzymać, a jest im potrzebna przy wnukach, albo być może przy swoich rodzicach, którzy wymagają jej opieki, to niech ona ma prawo pójść na emeryturę, kończąc 60 lat, wiedząc, że ta emerytura będzie niska, bo jej pomogą. Ale nie wolno jej wyrzucić z pracy, jeśli ona chce pracować dłużej, żeby emerytura była wyższa. Żaden problem, to się da zrobić, tylko zacznijmy o tym rozmawiać i przestańmy słuchać tego idiotycznego monologu premiera, prawda, ministra finansów i paru innych obsługujących kwestie emerytur polityków Platformy, którzy mówią o tym, że jak chcemy mieć emerytury, to musimy pracować dłużej. Mamy możliwość wyboru. Dajcie nam możliwość wyboru. Bo ktoś może z różnych powodów zaplanować sobie inaczej. Dajmy punkt graniczny stażu pracy i tego wieku, jakby do którego jednak trzeba te pieniądze do budżetu wpłacić, tak? Bo wiadomo, że to jest umowa między nami, państwem i następnymi pokoleniami. Ale nie zmuszajcie nas do tego, żebyśmy koniecznie musieli mieć wysokie emerytury, bo być może byśmy coś zrobili takiego, że my możemy zdecydować się na niższą emeryturę. I to jest ważne, żebyśmy jednak w tej debacie nie mówili, na miły Bóg, Januszem Korwin-Mikke, który zakłada, że w ogóle emerytury są niepotrzebne, bo każdy sam powinien w takim walczącym ze sobą stadzie, które przypadkiem jest stadem ludzkim, prawda, wyrywać wszystko z gardła. Ale to tak na. Też na koniec pytanie, bo są różne poglądy. Według pani rząd ma wpływ na media głównego nurtu, czy media głównego nurtu mają wpływ na rząd? Czy nie wolno tego mówić, bo to jest w ogóle dyskredytujące mój intelekt. Ale ja jestem tylko kobietą w takim wieku, że ja sobie mogę na dyskredytację mojego intelektu pozwolić. Otóż myślę, że jest jakieś centrum takie decyzyjne, niestety, tak jak w PRL-u. Ono zawsze było i to nie jest żaden spisek, tak? To jest jakiś układ profesjonalistów do spraw utrzymania raz zdobytej władzy, które no jakby ma dobre relacje i z politykami, i z kancelarią prezydenta, i z mediami, i z biznesem, i pewnie paroma innymi instytucjami w Polsce. Bardzo dziękuję pani doktor za wywiad. Państwu dziękuję za uwagę.